Francisco, ale później do Francji. No, now, don't tell me. Let's see, you're traveling in disguise. No, that's not right. You're going on a visit. No, I'm wrong. You're running away. Ale prędko. Professor Marvel never guesses. He knows. Now, why are you running away? Wysiedliśmy z autobusu z lotniska i idziemy w stronę centrum Bordeaux, bo tam właśnie dzisiaj przylecieliśmy i nie wiemy co robić, bo nie mamy leta ani sieci. Ja nie mam sieci. No i zobaczymy. Dziwnie. Cześć, witam was w drugim dniu naszej wycieczki do Bordeaux. Dzisiaj będziemy w Bordeaux, ale dopiero po południu. A teraz z rana jedziemy pociągiem do Saint-Émilion. I tam właśnie jedziemy, bo są znane bardzo tam winnice. I chcemy właśnie zobaczyć, spróbować i nacieszyć oko trochę tymi widoczkami winnic. No i właśnie teraz idziemy na dworzec w Senon, bo w sumie z naszego domku mamy tam bliżej niż z Bordeaux, więc zobaczymy, czy uda nam się znaleźć w sumie, bo piszą w internecie, że podobno jest ciężko znaleźć ten dworzec, w sensie perony i w ogóle, no ale zobaczymy. No a w trakcie tego, jak szukamy tego dworca, to mogę wam pokazać w sumie tutaj parę rzeczy, bo w sumie trochę inaczej wygląda to niż w Polsce. Znaczy, no wiadomo, że inaczej to wygląda, ale no, teraz to pokażę wam. O, widzicie, jak fajnie to mają? Jakieś takie... W ogóle te ulice inaczej wyglądają. Nie wiem, tak jakoś bardziej egzotycznie. I tyle tutaj kwiatów. Co chwilę jest jakiś ogródek piękny. O, i na przykład coś takiego jest nagle między uliczkami. Tu doszliśmy już bardziej do takiej części Senon, gdzie są bardziej... Widzicie, tam jest pociąg, tramwaje, tu są jakieś biurowce, sklepy, więc tu już jest bardziej nowocześnie w sumie. Ale no, wcześniej było też tak fajnie, klimatycznie. A tutaj będziemy szli na pociąg, pewnie. Znaleźliśmy piekarnię Boulangerie. Patrzcie, jak tam ładnie jest w środku. Tyle bagietek. Idziemy na nasz peron. Jedziemy w tym 10-16. Przyjechaliśmy, czekają na nas winnice. Wszędzie winnice.
dopiero wchodzimy do Saint-Emilion, ale przez tak ładnie. Dotarliśmy już do Saint-Emilion i jak widzieliście, jest bardzo dużo winnic, tak jak się spodziewaliśmy w sumie. No a teraz kierujemy się właśnie do samego centrum, bo tam też jest bardzo ładne, takie średniowieczne miasteczko. No i chcemy spróbować czegoś z tego miasteczka. Zobaczymy, czy nam się uda. Ciekawe, czy w ogóle tam jest strasznie dużo ludzi, bo w sumie jest piątek rano, więc jeszcze nie ma wakacji tak naprawdę, więc no zobaczymy. No i mam nadzieję, że nam się spodobało. Trafiliśmy na szkołę. Patrzcie, jak pięknie wygląda szkoła. Chyba tam są w ogóle lekcje, bo słychać, że dzieci coś tam gadają. No takiej uliczce pięknej. Jesteśmy trochę na obrzeżach, tam Emilion, i patrzcie, jakie piękne tutaj są, jak gdyby mury stare. Tutaj też są. Tutaj się ciągną i tutaj jest ten kościół, który jest właściwie w centrum i właśnie chyba tam będziemy szli, bo w sumie to tak przeszliśmy naokoło, ale może przejdziemy tam właśnie, żeby zobaczyć z bliska wszystko. Misja dronowa. Używamy drona, żeby ogarnąć wzrokiem te wszystkie winnice, bo są piękne. Chcę wam pokazać, ile tu kosztują rzeczy, bo usiedliśmy w takiej bardziej fancy, w sumie o tak przy drodze restauracji. Ale tutaj na przykład macie pizzę, no to z od 8,50 euro. Dobra, robimy taste test. Mam tu wino. To ja nie umiem, ale... Dobrze. Patrzcie, jaką mamy pizzę. Tu jedliśmy właśnie sobie obiadek. I idziemy na pociąg. Więc jest już trochę później. My przyjechaliśmy trochę bardziej na wschód Bordeaux, żeby zobaczyć Muzeum Wina. Nie będziemy wchodzić do środka, bo stwierdziliśmy, że to trochę bez sensu. No ale chcemy zobaczyć budynek, bo jest bardzo ładna architektura ogólnie. Także na pewno wam nagram, jak to wygląda. No wejście chyba kosztuje około 15 euro. No i też obok jest fajne Muzeum Świateł, gdzie są fajne takie iluminacje świetlne związane z sztuką. Też wydawało się to ciekawym sposobem na spędzenie czasu w Bordeaux, więc jak coś to wam mówię, żebyście wiedzieli. Tutaj też jest fajny most z tyłu, to też wam pokażę później.
No i tu jest właśnie ten odgór, widzicie, tutaj jest ten most, co wam mówiłam, to jest to muzeum wina i tak to wygląda w sumie. No i tramwajkiem tu można sobie przyjechać. A tu możecie zobaczyć UFO nad Bordo. Śmieszne takie znaleźliśmy. A właśnie to jest port i tam było to muzeum wina, a tutaj właśnie jest bardziej taka nowoczesna okolica, tu są jakieś kafejki. Idziemy teraz w stronę Muzeum Świateł, bo właśnie widzieliście to UFO dziwne. O, proszę, mam zdjęcie z UFO. Nie, ale idziemy tam jednak, bo się zdecydowaliśmy, że fajnie by było to zobaczyć, a przynajmniej spróbujemy. No pewnie wam coś pokażę, zobaczymy. Jezu, jak wieje. O, tutaj widzicie. Muzeum Świateł. To jest blisko portu. Zobaczymy. Właśnie tutaj po pokazie świateł w tym fajnym miejscu. Szczerze to myślałam, że to będzie bardziej takie kiczowate, ale było bardzo fajne i mega muzyka. W ogóle zostaliśmy na dwa pokazy, bo nam się tak podobało i naprawdę mega to jest zrobione. W sensie byłam na kilku takich mappingach, ale to było najlepsze, w sumie najlepiej przygotowane. No i dużo ludzi na to chodzi, więc no chyba coś o tym świadczy. No i ja miałam w sumie bilet za 9 euro, bo do 25 roku życia w sumie jest za 9 euro, więc spoko. Nie musiałam płacić pełnej kwoty, chyba 14 euro jest za całość, jeżeli jesteście powyżej 25 roku życia. Także tak, bardzo polecam i na pewno wam napiszę wszystko w opisie.
tego vloga, bo już trwa od wczoraj, więc stwierdziłam, że podzielę je na dwie części, także jutro zacznę sobie kręcić drugą część, no i zobaczycie to po prostu w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie, a ja żegnam Was tutaj pięknym zachodem słońca w Bordeaux. Nie wiem, czy wiecie, ale w Bordeaux dopiero zachód jest około 22:00. I normalnie o 20 jeszcze 30 tutaj w parku się bawiły dzieci, w ogóle nie wiem, wszyscy normalnie sobie tutaj chodzili i tak dalej. Nie było jakichś takich, wiecie, nocnych imprezowni otwartych. Fajnie to wszystko tutaj wygląda, bo wschód jest później niż w Polsce, bo jest koło 5-6. To jest dopiero 21:30, a dopiero zaczyna zachodzić słońce, więc za jakieś 20 minut już nie będzie słońca, ale no o 10 zachód słońca spoko. Żegnam Was wraz z zachodem słońca i do zobaczenia w następnym odcinku. Jak widzieliście, dużo widzieliśmy dzisiaj rzeczy w Saint-Emilion, w Bordeaux byliśmy. Zrobiliśmy dzisiaj 30 tysięcy kroków, a jeszcze nas czeka powrót do naszego mieszkanka, więc no trochę czasu podróżowaliśmy dzisiaj od rana, ale jak najbardziej na plus, bo dużo zwiedziliśmy, a jesteśmy tylko 4 dni w podróży, także tak, żegnam się, cześć!